Hej, Wiergliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Breakman 3. Tym razem zaczniemy od planszy Needlemana. I od razu na wstępie chciałbym przeprosić za błąd popełniony w poprzednim odcinku, gdzie to zdaje się w planszy Magnetmana powiedziałem, że japońskim imieniem doktora Tomasa Lighta jest Wright. I któryś z widzów zwrócił mi uwagę w komentarzach, że guzik prawda, tak naprawdę japońskim imieniem Lighta jest Tomasu Raito, co naprawdę tłumaczy się na świetlisty Tomek. I przepraszam, naprawdę korzystałem najwidoczniej z niezbyt wiarygodnego źródła. Tak, gdzieś kiedyś usłyszałem, że to wymawiało się właśnie Wright, a nie Raito i zawierzyłem po prostu temu źródłu na słowo tej osoby, która mi to powiedziała. Ale skoro teraz już mamy to z głowy, mogę powiedzieć coś o planszy. Na przykład ten przeciwnik. Ten przeciwnik, który wystrzeliwuje w nas te duże, różowe, niezbyt się odbijają, skoro wybuchają w kontakcie z podłożem, ale są to niemniej kulki, nazywa się D-Cannon. Ta ważka natomiast, która pomimo tego, że jest maciutkim przeciwnikiem, musi zostać trafiona z 3 czy 4 razy, aby ją pokonać, nazywa się z kolei Yambo. I nie wiem dlaczego za każdym razem praktycznie zapominam jej imienia i nazywam ją po prostu ważką. I czemu nie będę ją tak nazywał również teraz, bo czemu nie? To natomiast jest Iglana Prasa, Needle Press. I na szczęście nie zachowuje się tak jak cała reszta kolców w uniwersum Megamena, czyli nie anihiluje nas za jednym uderzeniem, to jednak może nas zepchnąć tutaj w przepaść, a i kiedy damy się przygnieść, to zabiera nam sporo życia, więc ogólnie nie polecam tego robić. Ten dziwny, zwijający się w kulkę, strzelający kolcami jest to Needle Harry. Needle Harry, kiedy zmieni się w kulkę, jest niezniszczalny. Naprawdę żadna broń nie może wyrządzić mu wtedy krzywdy. Przynajmniej żadna, o jakiej mi wiadomo. A jego kolce mogą zostać zniszczone, jak zresztą mieliście okazję widzieć przed chwilą. Wypadają z nich różne ciekawe fanty. Jeżeli macie mało życia lub mało amunicji, możecie po prostu stać przy jakimś Needle Harrym i strzelać w jego kolce. I tyle. Miałem już taką sytuację w tej planszy chyba, gdzie naprawdę skończyło mi się życie i to była moja ostatnia szansa, więc próbowałem za wszelką cenę zdobyć jak najwięcej apteczek. Więc po prostu stałem przy Needle Harrym. Wystarczy tylko przeskakiwać go, kiedy toczy się w naszym kierunku i strzelać w jego kolce i to wszystko. W porządku. Więcej nowych przeciwników w planszy Needlemana raczej nie ma i plansza Needlemana, to muszę przyznać, jest dosyć krótka i stosunkowo prosta. Widzieliście, nie ma żadnych kolców, co jest dosyć śmieszne. Nie ma żadnych przepaści bezdennych, prócz tej jednej przy prasach. I przeciwnicy wcale nie są aż tacy źli. Jednak boss, boss jest straszny. Needleman przypomina mi trochę Quickmana, chociaż cały czas nie uważam, aby był aż taki trudny, ale może przez wzgląd na to, że podłoże jest równe i możemy się bez przeszkód tu poruszać, jak również otrzymaliśmy całkiem przydatny nowy ruch w postaci ślizgu. Needleman, jak z tego co zdołałem przeczytać, no niezbyt dobrze mi to poszło. Z tego co zdołałem przeczytać, był zaprojektowany jako robot do pracy w kopalniach. No i no cóż, nie dziwota. Jego pneumatyczna kolczasta głowa zdecydowanie by mu przy... To była bzdura! To była... Widzieliście to? Dam tu powtórkę. Widzieliście to? Nie dotknął mnie! Wow! Jego pneumaczysta... Pneumaczysta. Jego głowa jest pneumaczysta i bez dyskusji. Jego pneumatyczna kolczasta głowa zdecydowanie pomagała widocznie walka jest trochę zbyt intensywna. Pomagałaby przy wydobywaniu wszelakiego rodzaju skał, minerałów, węgla czy czegokolwiek.
Needleman jednak prócz swojej pneumaczystej głowy ma także swoje igły, które wystrzeliwuje w naszym kierunku. Na szczęście uderzenie zadane igłą zadaje znacznie mniej obrażeń niż bezpośredni kontakt z bossem, jak to zresztą ma miejsce przy, zdaje się, każdym bossie z Mega Mana 3. A i dlaczego przypomina mi Quickmana? Bo jak sami widzicie, skacze po całej planszy próbując nas przygnieść. Wow, okej, może jednak użyję tego zbiorniczka z energią. Skacze po całej planszy próbując nas przygnieść i naprawdę często strzela we wszystkich kierunkach nieprzewidywalnymi pociskami. Ale jak już mówiłem, nie sądzę, aby był aż taki trudny jak Quickman, być może dlatego, że pociski do niego nie powracają, przez co troszeczkę łatwiej jest ją minąć. Jak również nie jest tak szybki jak Quickman. Widzieliście, czasami zatrzymuje się w miejscu i możemy w niego strzelać ile wlezie. Czasami wręcz Needleman spędza całą walkę w jednym rogu pomieszczenia, po prostu skacząc non-stop, wystrzeliwując swoje kolce i możemy wtedy po prostu bardzo łatwo go pokonać. I po pokonaniu Needlemana otrzymujemy nie tylko jego broń, która jest całkiem przydatna i nazywa się Needle Cannon, ale również dodatkowe części do Rusha, które pokażę wam jednak w następnym odcinku dopiero.